Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa Ryszard Hołbowicz i pani doktor Ewa Kurek. Witam Państwa, witam Panie redaktorze. To jest nasz nowy niedzielny program. Zatytułowaliśmy go roboczo Tydzień z głowy. Jeśli Państwo mieliby jakieś swoje ewentualnie propozycje, bardzo proszę o ewentualne wpisy w komentarzach. W tych programach chcielibyśmy omówić jakieś dwie najważniejsze kwestie, które zdarzyły się w kończącym się tygodniu. W dniu dzisiejszym myślę, że to są dwa bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli tak zwany Brexit. I drugie zagadnienie to jest kwestia związana z tak zwanym koronawirusem. No więc jeśli chodzi o to pierwsze wydarzenie, nie ukrywam, że ten program nagrywamy w piątek, a więc tuż przed wyjściem. Wielka Brytania ma wyjść z Unii w sobotę, a więc w tym momencie, gdy Państwo słyszą te słowa, zapewne, bo nie sądzę, żeby coś tutaj się nieprzewidzianego zdarzyło, Unia jest już poza Unią Europejską. I chciałbym, żebyśmy się chwilę zastanowili nad słowami pana Nigela Farage'a, przedstawiciela Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. On takie dosyć przejmujące przemówienie wygłosił. Napisał, że to koniec, odchodzimy i nigdy już tutaj nie wrócimy. No i wtedy prowadząca obrady wyłączyła mu mikrofon. Co jest dosyć ciekawego, tutaj pozwolę Państwu, że zacytuję fragmenty. Jego rodzice głosowali za wspólnym rynkiem, a nie za unią polityczną. Nie potrzebujemy tych wszystkich instytucji i całej ich wiedzy i mogę Was zapewnić, że partia Brexit i UKIP kochają Europę. My nienawidzimy tylko Unii Europejskiej. Dosyć znajome, dosyć istotne słowa. Farage też wspomniał w przemówieniu, że być może następnym krajem, który opuści Unię Europejską, będzie Polska i Polacy są witani gorąco przez Brytyjczyków, jeśli zdecydują się na taki krok. Pani doktor, jak byśmy to mogli skomentować? Myślę, że tu wracam ja jako historyk, tak? Patrzę zawsze na narody, że to, co łączy mentalnościowo Polaków i Anglików, to jest ten nasz indywidualizm. I oni wyspiarze, wprawdzie Europejczycy, ale od stuleci zawsze było to poczucie, że są wyspą, że te wyspy do nich należą, że oni są Europejczykami i ta sama cywilizacja, ta sama religia, ale są odrobinę inni i muszą sami stanowić o sobie. I my Polacy też, wprawdzie w środku Europy położeni, ale zawsze przez wieki mieliśmy takie poczucie odrębności wspólnoty europejskiej, bo w końcu termin Europejczyk w XVI wieku wymyślił i po raz pierwszy użył Polak, ale jednocześnie mamy prawo do takiej swojego indywidualizmu. Bardzo słusznie powiedział, że jego rodzice wstępowali do Unii gospodarczej. Gdzie chodziło o wspólny handel. Gospodarczej i w pewnym sensie również politycznej, a nie do rządzonej przez po prostu Komitet Centralny w Brukseli, bo tak to wygląda. Przecież te władze, ci komisarze w Brukseli nie są wybierani przez nikogo. Są między sobą, rozdają karty, próbują rządzić, narzucać prawo innym narodom. No tak dokładnie Rosjanie nazywają Unię Europejską Europejski Sojusz, w odróżnieniu od Sowieckiego Sojuza. I tu jest dokładnie to samo, to jest taki Europejski Sojusz, że gospodarka leży, we Francji leży, w innych krajach, w Hiszpanii, na południu Włoch, wszystko się gospodarczo wali, czyli ten pierwiastek najważniejszy w Unii Europejskiej gospodarczy leży po prostu, natomiast
panoszą się urzędnicy, panie Jurowe, panie Timmermanse, niedouczone jakieś tam, które będą nam mówić, co mamy myśleć, jak mamy mówić, jak mamy się zachowywać. No końcówka, Europa jest Polsce potrzebna, bo Wielkiej Brytanii łatwiej będzie sobie radzić bez kontynentu, tak? Bo ta gospodarka jednak zawsze była taka jednak wyspiarska, mimo w Unii Europejskiej. Nam będzie bardzo trudno opuścić Unię Europejską i będzie to trudna decyzja, ale jeśli nie przestaną nam mówić, jak mamy reformować sądy i czy mamy ratować Puszczę Białowieską, a teraz byś wymyślili, że razem z Putinem zabronią nam przekopać Mierzeję Wiślaną, no to, proszę Państwa, sprawa staje się otwarta. Jeśli nie dadzą nam żyć w spokoju, to być może będzie to jedyna droga. Choć powtarzam, nasze miejsce jest w Unii Europejskiej i ja stawiam na reformowanie tego, ale jak to można zreformować, jeśli człowiekowi, który mówi o decyzji swoich rodaków, o swoim państwie, wyłącza się mikrofon? No to a pałuje się ludzi na ulicach Paryża od tygodnia, taki dureń, jakiś Timmermans czy jakiś tam Van Huygen mówi, że on nic nie wie, żeby tam była nieprzestrzegana praworządność. Więc ten europejski sojusz trzeszczy w szwach i dopóki władze w Brukseli nie będą wybierane rzeczywiście głosami Europejczyków, tak to będzie. Mamy biurokratów po prostu, którzy płacą sobie wielkie pensje, mają szkoły dla swoich dzieci, to niebotyczne pieniądze nawet. No i jeszcze z tego podczas tego przemówienia Nigella była rzecz charakterystyczna. Ja fragment widziałam, że Anglicy w pewnym momencie wyciągnęli flagi angielskie i kazano im te flagi schować. Na Boga! To co to jest za Unia Europejska, w której Anglicy nie mogą wyciągnąć swojej flagi narodowej, Polacy nie mogą, tylko to jest Europejski Sojusz. Więc nie wiem, mam nadzieję, że państwa Trójmorza doprowadzą do jakiejś sensownej reformy. No, mamy trochę wspólników Włochów, nieśmiało Austriaków. Może uda się tę Unię jakoś zreformować, bo tak to w tej chwili przypomina. Muszę powiedzieć, że 1000 lat temu Niemcy wymyślili, już wielokrotnie wspominałam Państwu, wymyślili, że zbudują Niemcy, że zbudują z całej Europy Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, czyli że wzorem Imperium Rzymskiego opanują całą Europę. No teraz Merkel wydawało się, że już się wita z gąską, że już w zasadzie wszystko jest niemieckie i powstanie wreszcie po 1000 lat Święte Cesarstwo Narodu Niemieckiego, tym razem bez krematoriów, pieców i szabel. No i tu się zaczyna sypać, bo Anglia, bo Węgry nie tak myślą, bo Polacy nie tak myślą i tak dalej. No zobaczymy. Ja smutno widzę tę przyszłość Unii Europejskiej, ale trzeba próbować. Trzeba próbować albo zreformować tę Unię, albo z niej zrezygnować. No, nie ma. No taki kształt, jak dziś jest nie do przyjęcia. Farage takimi znamiennymi słowami zakończył. Będziemy czekać na przyszłą współpracę z wami jako suwerennymi narodami. No więc właśnie to, albo się ten projekt skończy, albo uda się to zreformować. No to jest pytanie, którego my nie rozstrzygniemy. Dopiero stoi dziś przed nami. I pani doktor, drugi temat. No cały świat mówi, i w ogóle pytanie, czy nie za dużo mówi, o tym tak zwanym koronawirusie. Mnie przyszło coś takiego do głowy. No epidemie były zawsze. Ja wiem, że był trochę inny przepływ informacji. Ale teraz, jak nie jakiś SARS, to jakaś, jak się nazywa ta epidemia w Afryce? Ebola, no właśnie, to Ebola. Teraz mamy do czynienia z tym koronawirusem, który z jednej strony ma śmiertelność niższą niż zwykła grypa,
Zachorowało na niego raptem kilkadziesiąt tysięcy osób w Chinach, gdzie mówi się, że w styczniu w Polsce na grypę choruje ponad 100 tysięcy osób. Coś mi w tym wszystkim się nie zgadza. Jakie jest pani zdanie na ten temat? No, ja nie jestem specjalistą od epidemii, ale tak na logikę, no to jest oczywiście, że nie można 100 lat temu Hiszpanka miliony ludzi pochłonęła w Europie, mimo że ludzie byli mniej ruchliwi i nie poruszali się tak jak teraz, a teraz przemieszczanie się tych samolotami z jednego końca świata na drugi budzi większą groźbę. No i ja słyszałam wypowiedź specjalisty amerykańskiego, nie pomnę jego nazwiska, wczoraj. No z jednym się na pewno zgadzam, że Chińczykom nie wolno wierzyć, że kłamią. To jest Azja, to jest komunizm. Ja nie wierzę ani w te liczby zakażonych, ani, bo można, być może tam trzeba dopisać jedno czy dwa zera. I druga taka rzecz, taka, która w jego wypowiedzi też w formie pytania padła, że to miasto, w którym epidemia szaleje, nie pomnę jego nazwiska, na W jakoś. Wuhan. Tak, Wuhan. To jest taka dolina krzemowa amerykańska, gdzie technologie, gdzie laboratoria najróżniejsze, również biologiczne. I ten Amerykanin postawił pytanie, czy przypadkiem nie doszło do jakiegoś wycieku, nie przedostania się na zewnątrz, jakiegoś wirusa wyhodowanego laboratoryjnie. No teraz na razie nie mają odpowiedzi na to. Także różne odpowiedzi trzeba brać pod uwagę na to pytanie. Trudno mi powiedzieć. No, mnie osobiście trochę, no nie wiem, dziwi skala. Z jednej strony wirus, na który zapadło w ciągu 2 miesięcy, ileś osób zginęło, ja wiem, to jest śmierć, ale zginęło raptem na dzisiaj 170 osób. Ale powtarzam... Myśli pani, że może być ich znacznie więcej? Może być jedno, dwa zera więcej. Widać, że Chińczycy są w panice, więc... No to może, jeżeli inne państwa co więcej widzą, więcej wiedzą, bo widzieliście państwo tutaj artykuł, który mówi o tym, jak ogromny wpływ na gospodarkę ma ten koronawirus. Wielkie firmy zamykają swoje oddziały, ludzie nie mogą podróżować, są zamknięci praktycznie w jakichś gettach. Stoją samoloty, wstrzymane samoloty, więc co można dziś powiedzieć, że może się za tym kryć zupełnie coś innego, większego niż to, co podają nam do wiadomości, a co? I Chiny zawsze były tajemnicze i 100, i 200, i 300 lat temu, więc nie myślę, że jeśli tam są jakieś sprawy tajemne, to my się tak szybko o tym dowiemy. I ma pan redaktor absolutnie rację. No, w sytuacji po prostu, jeśli wierzyć w te liczby, no to... Przesadne reakcje, prawda? No to właśnie, to przesadne reakcje, budowanie szpitala na 10 tysięcy łóżek w tydzień czy w dwa tygodnie tak, mają wybudować, czyli spodziewają się, że to będzie jakaś gehenna. No. To naprawdę dla mnie, jeśli te liczby wziąć, którą Chińczycy podają, to ma pan rację, to zupełnie reakcja jest nieadekwatna, że Unia Europejska funduje Europejczykom nagle samoloty, żeby natychmiast ściągali wszystkich tam naszych, słyszałam w samochodzie w radiu, 27 studentów jest, żeby ściągnąć ich też. Coś jest, ale no trudno mieć takie wyrokowe informacje. Ja się przyznam, że widziałem bardzo interesujący materiał pana Witolda Gadowskiego, który w ogóle stawia tezę, że to jest w ogóle kwestia jakichś tajnych działań, to on to łączy, że ludzie przedtem byli epatowani tym ugrupowaniem ISIS i dosyć szybko się to skończyło. Wcześniej było to Państwo Islamskie. Także
że to jest znowu polityka, czy jakieś wielkie gry rządów poszczególnych państw. Nie wiemy tego, prawda? Trudno powiedzieć. Trudno jest. Mamy za mało wiarygodnych danych, bo jeśli nawet nie jesteśmy, powtarzam, ja osobiście nie wierzę, bo zawsze jak coś jest nielogiczne, to budzi mój niepokój. 170 osób zmarło na to. Nie znam dokładnych statystyk, ale w Polsce w czasie szaleje grypa i ciekawy jestem, ile osób zmarło. Podejrzewam, że mniej więcej tyle samo, może trochę więcej czy mniej. I nagle takie szaleństwo. Czyli pierwsze, co chciałabym zobaczyć, to liczbę realnych, zarażonych ludzi i realnych ludzi, którzy zmarli na to. I tyle. Także to jest niepokojące. No więc dokładnie, tyle możemy powiedzieć, że naszym zdaniem coś tutaj się nie zgadza, ale co, no nie będziemy tego przesądzać. Jak będzie za tydzień następny program, czyli kolejny program Tydzień z Głowy, być może będziemy dysponowali już wiedzą, której dzisiaj nie posiadamy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ta formuła komentarzy przypadła Państwu do gustu. Oczywiście bardzo serdecznie proszę o wsparcie naszej telewizji internetowej, bo bez Państwa nie będziemy mogli działać. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia.